No naprawdę super uczucie, dopiero to do mnie wszystko dociera. Dzisiaj były ciężkie warunki, dużo oczekiwania. Tak naprawdę wszystko opóźniało się o godzinę, nie wiedzieliśmy jak się rozgrzewać, kiedy się rozgrzewać. Tak naprawdę z organizacji też nic nie wiedzieli, bo tam bodajże przez oszczep się chyba wszystko wieloboistów opóźniało. Później deszcz, trochę nerwów, wszyscy się ślizgali, no ale udało się jakoś to wszystko ogarnąć i rzucić tyle, ile rzuciłem. Też liczyłem na lepsze wyniki na treningach, spalę dysk latał w granicach 65-6 metrów. No ale no, taki jest urok tych zawodów, że walczy się o miejsca, a nie o wynik. Każdy był przygotowany, eliminacje pokazały, że każdy jest naprawdę dobrze przygotowany. Myślałem, że medal będzie tutaj w granicach 65-66 metrów i że będzie go o wiele ciężej zdobyć, no ale udało się takim wynikiem, a nie innym. Były takie warunki, a nie inne i o tej godzinie byłem akurat, na tych zawodach byłem akurat trzeci. Powiem, że to jest sport dla cierpliwych. Tak naprawdę te wyniki zaczyna się robić w wieku 27-8 lat i można je robić do 36-7 roku życia, więc tak naprawdę byłem cierpliwy, czekałem, akurat dzisiaj się udało, jest super. Myślałem, że jeszcze będę musiał z rok poczekać, może, chociaż liczyłem, że rzucę dzisiaj w granicach 65-6 i może to też da ten medal, no ale no wiadomo, no tak wyszło, taki jest sport i jest fajnie i jest się z czego cieszyć. Na pewno to dodaje trochę pewności siebie, jednak trzeba się skupić nadal na treningu, na technice i na poprawianiu błędów, bo jeszcze są spore. Akurat dzisiaj wykorzystałem swój atut, czyli mocne uderzenie z ręki, gdzie inni tam się trochę ślizgali. Ja po prostu, że tak powiem, z łapy uderzyłem i udało się tyle wyrzucić. Inni nie mogli tego podeprzeć na nogach, ja też, ale wynik jest jaki jest i trzeba się cieszyć, że to dał medal.